Dzień dobry. Istnieje tylko zło i wielkie zło, a za nimi oboma w cieniu stoi bardzo wielkie zło. Chyba żaden cytat z Wiedźmina Sapkowskiego tak mocno nie utkwił mi w pamięci i niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy, czy nie, trzeba przyznać, że powiedzieć za 5 minut będę, gdy dopiero wstaliśmy z łóżka, to zupełnie co innego niż daj mi 200 zł, a sprzedam ci w zamian te zioła, które wyleczą twojego raka. Sprawdzone info. Mijanie się z prawdą, jak powiedzielibyśmy trzymając się politycznej poprawności, jest częścią każdej płaszczyzny funkcjonowania człowieka i tak również nauka nie jest od tego wolna. Jestem pewny, że część prac, w których pisze się, że eksperyment powtarzano 4 razy, tak naprawdę powtarzała go 3 razy, ale wyniki były bardzo zbliżone i po prostu 4 lepiej wygląda na papierze. Nie pochwalam tego, ale jestem w stanie zrozumieć, jeżeli w ten sposób oszczędzi się powiedzmy miesiąc pracy. Ale bywa też znacznie gorzej, gdyż z rozmysłem usuwa się niewygodne dane, albo co gorsza, dane się preparuje. Przy obecnym tempie publikowania często takie rzeczy uchodzą badaczom na sucho. Bywa, że do czasu. I o takich przypadkach dziś usłyszycie w subiektywnym rankingu 6 największych naukowych przekrętów. Miejsce 6. Arthur Eddington. Mówimy Einstein, myślimy teoria względności. I rzeczywiście, pomijając wszelkie inne starania pana Alberta, bardziej lub mniej udane, to właśnie teoria względności pozostaje jego największym dziełem. Iście rewolucyjna idea zakładająca, że czterowymiarowa czasoprzestrzeń może się zakrzywiać trochę tak jak kartka papieru czy prześcieradło. Niemniej, nigdy za to Nobla nie dostał. Nagroda przypadła mu w udziale za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Może dlatego, że jak mówi anegdota, rzekomo tylko 3 osoby w jego czasach rozumiały teorię względności. Właśnie Einstein, jakaś bliżej nieokreślona osoba i Arthur Eddington. Arthur Eddington, który był bardzo ciekawą postacią mającą niemały wkład w naukę swoich czasów. Wyznaczył m.in. zawartość wodoru w gwiazdach, opracował model tłumaczący pulsację Cepheid, a także wysunął hipotezę, jakoby źródłem energii gwiazd były reakcje jądrowe. Bez dwóch zdań jego osiągnięciem było silne lobbowanie na rzecz ogromnego znaczenia teorii względności, zwłaszcza w anglojęzycznym świadku naukowym. Zorganizował wyprawę na Wyspę Książęcą w celu obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w maju 1919 roku. W czasie takiego zaćmienia wykonał pomiary pozycji gwiazd w otoczeniu Słońca i stwierdził, że pozycje te uległy przesunięciu zgodnie z przewidywaniem teorii względności na skutek zakrzywienia toru, po jakim poruszało się światło. Zakrzywienie to rzecz jasna można było przewidzieć na podstawie obliczeń szacujących odkształcenie czasoprzestrzeni. Bam! Teoria względności potwierdzona, brawo, brawo, panie Einstein. Jest tylko jedno ale. Eddington wykonał wiele zdjęć i część z nich nie pasowała do obliczeń, co mogło być konsekwencją mało precyzyjnego sprzętu. Dziś bowiem mamy bardzo dużo innych dowodów na prawdziwość teorii Einsteina. W tamtym czasie Eddington jednak uznał, że wątpliwości są zbędne i usunął wszystkie zdjęcia, które mogły podważyć prawdziwość teorii. Jest to jedyny przypadek na tej liście, w którym badacz, oszukując, miał naukowo rację. Warto też wspomnieć, że Eddington w późniejszym okresie życia nieco zdziwaczał naukowo, doszukując się iście numerologicznych zależności pomiędzy stałymi fizycznymi. Gdy ktoś dokładnie je mierzył, Sir Arthur, który w 1930 roku uzyskał tytuł szlachecki, zmieniał swoje wyliczenia tak, aby wynik się zgadzał. Miejsce 5. Charles Dawson. Prawnik, który w duszy był zapalonym biologiem, a w rzeczywistości najbardziej znany jest ze swojej działalności archeologicznej. Przyjęto go nawet do londyńskiego Towarzystwa Geologicznego i patrząc na jego dalszą karierę, można by stwierdzić, że słusznie. Zaczął z wysokiego C, odkrywając skamieniałości nieznanego dinozaura i nieopisanej wcześniej prehistorycznej rośliny z okresu kredy. Łacińskie nazwy obu zawierają jego nazwisko, podobnie jak odkryty w tym samym okresie wczesny ssak Plagiaulax Dawsoni. Później przyszła kolej na kolejne sukcesy na polu archeologicznym. Całą masę artefaktów pochodzących z okresu panowania rzymskiego w Brytanii. W uznaniu tych odkryć przyjęto go w szeregi szanowanego Society of Antiquaries of London. Jednak najważniejsze znalezisko opisał w 1912 roku. Czaszkę wczesnego hominida, czyli ewolucyjnego przodka Homo sapiens, którego nazwał, a jakże, Anthropus Dawsoni. Było to brakujące ogniwo potwierdzające słuszność teorii Darwina, pokazujące,
że pierwszym etapem w rozwoju człowieka było wykształcenie dużej mózgoczaszki. Dopiero dokładne badania z 1953 roku pokazały, że zaprezentowana czaszka składa się z żuchwy orangutana i mózgoczaszki oraz twarzoczaszki dorosłego człowieka. Podobnie ten wczesny ssak, nieudolny montaż. A może właśnie udolny. Odkrycia z czasów rzymskich, ta sama historia. Mistyfikacja. Obecnie tylko dinozaur i roślina są potwierdzone jako autentyczne. Dawson nie mógł już niestety tłumaczyć się, bo zmarł w 1916 roku. Niektórzy twierdzą, że nie wiedział o preparowaniu znalezisk i padł ofiarą interesów innych. Prawdy możemy się nigdy nie dowiedzieć, ale jeżeli rzeczywiście dał się tyle razy nabrać, to jakiś filmik na YouTube będzie tylko kroplą w morzu. Miejsce czwarte, Jan Henryk Schön. To była prawdziwa gwiazda na początku stulecia. Przyznano mu nawet nagrodę Otto Klung-Weberbanka, którą w ciągu ostatnich 40 lat odebrało 5 przyszłych noblistów. Zdaniem niektórych Schöna również rozpatrywano w kontekście tej najbardziej szanowanej z naukowych nagród. Zajmował się zaawansowaną elektroniką połączoną z nanotechnologią. Sprawdzał, czy można w układach scalonych zastąpić tradycyjne półprzewodniki krystalicznymi związkami organicznymi lub nawet pojedynczymi cząstkami organicznymi. Wyniki były bardzo obiecujące. W 2001 roku Schön publikował średnio jedną pracę co 8-9 dni. Tylko że inne ośrodki badawcze nie potrafiły odtworzyć wyników eksperymentów. Wkrótce ktoś zauważył, że szumy aparatury pomiarowej z dwóch różnych prac opisujących zjawiska zachodzące w różnych temperaturach wyglądają identycznie, co fizycznie nie ma żadnych podstaw. Schön stwierdził, że przez pomyłkę dołączył do materiałów złe wykresy. Później dokładnie ten sam szum namierzono w kolejnej pracy. Wkrótce laboratorium, w którym pracował Schön, powołało komisję śledczą, która odkryła, że badacz nie prowadził notatek w swoim laboratorium, a pliki z surowymi danymi zostały skasowane z jego komputera. Czyniąc z długiej historii krótką, ostatecznie postawiono i udowodniono 24 zarzuty, w tym wymyślanie wyników eksperymentu. Schön stwierdził, że to wszystko jego niezamierzone pomyłki, z kilkoma wyjątkami, gdzie wymyślił dane, by silniej udowodnić, jak ciekawe wyniki uzyskiwał. Jego prace, w tym kilkanaście stopowych czasopism, takich jak Nature czy Science, są masowo wycofywane. Na chwilę obecną licznik takich sytuacji z najważniejszych tylko magazynów naukowych wynosi -28. Ostatecznie Schönowi cofnięto nawet doktorat. Sąd utrzymał taką decyzję w mocy. Miejsce trzecie, Paul Kammerer. Jest to ciekawy przykład człowieka, który na Uniwersytecie Wiedeńskim zaczął studiować na kierunkach artystyczno-muzycznych, a zakończył studia z dyplomem z biologii. Specjalizował się w badaniach płazów i był zwolennikiem teorii lamarckizmu, która stwierdza, mówiąc w dużym uproszczeniu, że dziedziczone są cechy nabyte w czasie życia organizmu. To znaczy coś na kształt tłumaczenia, że przodkowie żyrafy wyciągali szyję do góry, przez co robiła się dłuższa i ta cecha była przekazywana potomkom. Nie było miejsca na geny i cechy w nich zapisane. Kammerer opracował nawet ciekawy eksperyment. Płazy z rodzaju Alytes, należącego do rodziny ropuszkowatych, rozmnażają się na lądzie w czasie, gdy inne rodzaje z nimi spokrewnione robią to w wodzie. Nasz uczony podnosił temperaturę w terrarium swoich stworzeń tak, aby musiały one jak najdłużej przebywać w wodzie w celu schłodzenia się. Zaczęły się one również tam rozmnażać. U osobników z pokoleń potomnych zaobserwował czarną pigmentację palców, charakterystyczną dla gatunków preferujących spółkowanie w wodzie, co według niego świadczyło o tym, że płazy dzięki temu poprawiają tarcie kończyn, co ułatwia kopulację w wilgotnym środowisku. Nabyły one tę cechę w odpowiedzi na warunki, w których przyszło im żyć i przekazały potomstwu. Nie było o tym ani kodonu w genach. Problem w tym, że inspekcja okazów Kammerera, przeprowadzona w Muzeach Historii Naturalnej, wykazała, że ta czerń to wstrzyknięty pod skórę tusz. Kammerer odpowiedział listownie, że rzeczywiście wygląda to na tusz, ale on nie ma z tym nic wspólnego i to pewnie któryś z jego asystentów. Niemniej jego reputacja naukowa została zrównana z ziemią i 6 tygodni później popełnił samobójstwo. Generalnie był nieszablonowym naukowcem, który czasami siadał w parku i liczył, jak dużo osób go mijających będzie miało na przykład parasolkę. W oparciu o 100 anegdotycznych historii związanych ze zbiegami okoliczności stworzył teorię seryjności, gdzie coś takiego jak właśnie zbieg okoliczności nie istnieje, ale jest związane z falami niewidzialnej siły seryjności. Albert Einstein stwierdził nawet, że to wcale nie tak absurdalna sprawa. Miejsce drugie, Shinichi Fujimura.
Historia ta nie dotyczy może bardzo znaczącego oszustwa, ale sposób, w jaki zostało ono ujawnione, sprawia, że ląduje tak wysoko. Fujimura był archeologiem, a jakże, amatorem, który począwszy od lat 70. XX wieku zaczynał być bardzo znany jako ktoś o szczęśliwych rękach, bo praktycznie z każdych wykopalisk, w których brał udział, wracał z jakimś znaleziskiem. Najczęściej z okresu paleolitu. Co ciekawe, im dłużej pracował w branży, tym starsze rzeczy udawało mu się odkopać. Co prawda raz na jakiś czas inni badacze pisali, że rzeczy przywiezione przez zespoły Fujimury nie pasują do geologii rejonu, ale nikt nie przywiązywał do tych słów wielkiej wagi. W 2000 roku ogłosił odkrycie w pobliżu współczesnej miejscowości Kurihara znaleziska wstępnie datowanego na 570 tysięcy lat. Wiek wręcz oszałamiający. Niecałe 2 tygodnie później gazeta Mainichi Shimbun opublikowała zdjęcia Fujimury, który dzień przed odkryciem zakopuje artefakt na miejscu wykopalisk. Postawiony przed tak niepodważalnym dowodem, Fujimura przyznał się, iż ugiął się pod żądzą osiągnięcia czegoś wielkiego, ale tylko ten jeden raz. No i jeszcze raz wcześniej. Później okazało się, że praktycznie wszystkie jego sukcesy były oparte na takim mało wyrafinowanym oszustwie. Miejsce pierwsze, Andrew Wakefield. Mój zdecydowany top. Człowiek, który rozpoczął na wielką skalę ruch antyszczepionkowy. W swojej pracy zasugerował dogłębne zbadanie potencjalnego związku szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce z występowaniem autyzmu. Później na konferencji prasowej stwierdził zdecydowanie, że szczepionki wywołują autyzm i się zaczęło. Między innymi dlatego, że przeciętna osoba chętniej obejrzy konferencję prasową, niż przeczyta wyspecjalizowaną pracę naukową. Od tamtej pory powracają do nas choroby, których od dawna nie widzieliśmy. Chorych na polio w Nigerii, która w pewnym momencie wstrzymała szczepienia, można liczyć w setkach tysięcy. A wszystko to rozdmuchane przez pracę, której udowodniono nieetyczne działania, nielegalne badania, fałszowanie danych, naciąganie wyników itd. itd. Spośród 12 dzieci, które Wakefield określa jako zdrowe przed szczepieniem, przynajmniej 5 miało zaburzenia rozwojowe, co jest sugerowane w dokumentacji medycznej. Jedno z nich miało przyjęcie szczepionki opóźnione o prawie 2 lata ze względu na niepokojący rozwój. Tak swoją drogą, nie chcąc zdeprecjonować jednostki, znaczenie badań na 12 dzieciach w kontekście badań na setkach tysięcy pokazujących brak związku szczepień z autyzmem jest statystycznie znikome. Wakefield płacił dzieciom na imprezie urodzinowej swojego syna za próbki krwi. Według asystentów usuwał z wyników punkty, które przeczyły jego tezie. Nie wspominał, że przynajmniej w przypadku jednego z dzieci objawy wystąpiły kilka miesięcy po szczepieniu, a nie tydzień, bo taką średnią podaje praca. Późniejsza analiza wykazała, że gastrolodzy nie widzą chorób jelita tam, gdzie Wakefield diagnozował stany zapalne. Generalnie praca jako taka została podważona i skrytykowana z każdej możliwej strony. Wycofano ją z publikacji. Śledztwo dziennikarskie wykazało konflikt interesów. Wakefield przyjmował pieniądze od firmy prawniczej przygotowującej pozew przeciwko producentowi szczepień. Obecnie nie może wykonywać zawodu w Wielkiej Brytanii. I to nie chodzi o to, że powątpiewanie w naukę nie powinno mieć miejsca, bo jak widać dzisiaj wiele można zarzucić pracom po obu stronach barykady, prawdopodobnie. Ba, powiedziałbym nawet, że wątpliwości to świetna sprawa. Trzeba próbować się wytrącać ze swojego komfortowego położenia i spróbować obalić swoją wiarę i niewiarę w różne rzeczy. Tylko róbmy to świadomie. Dopuśćmy do siebie, że możemy się mylić i jeżeli zauważymy dowody, to nie przestawajmy drążyć. Bo jaki jest sens w debatowaniu nad prawdziwością twierdzeń, jeżeli podchodzimy do czegoś takiego, patrząc na argumenty tylko z jednej strony, z założeniem, że zdania i tak nie zmienimy, bo mamy patent na rację. I nie zrozumcie mnie źle, na takie rzeczy w świecie jak najbardziej jest miejsce i to niekoniecznie musi być coś złego. Tylko nie nazywajmy tego wtedy dyskusją, a nawracaniem na swój światopogląd. Do zobaczenia, do usłyszenia.